Cześć, z tej strony Michał i dzisiaj ze mną Mikołaj. Cześć, witajcie. No, dzisiaj o innym niku trochę, ale jest. No, widzicie, dzisiaj u niego na kawkę se wpadłem i zrobimy do niego, u niego oprowadzenie po gospodarstwie. Właśnie, bo było obiecane, że na 100 łapek, a tam wbiliście 150 łapek na obecną chwilę. Nie wiem, ile będzie potem, ale sprawdzałem chwilę przed odcinkiem i ten, no to Miki, opowiadaj, co ty tu posiadasz w O, tym tu niku. jest JCB Fast Track 150, 180 koni chyba on ma. Chyba. Jakoś tak, no może uciekły. Tutaj jest opryskiwacz Kun Deltis 1302, to niecałe chyba 2000 tutaj ma. No, będzie, no. Siemień do kukurydzy, licz ile rządków. I no ten, chyba 12, no 12. 12-rzędowy, taki nowy. Tutaj też Kun Axis 40.2 rozsiewacz i No. Kukerling do siewu bezorkowego. No. Taki fajny siewnik. Dobra. Dobra, wychodzimy tędy, światło gaszę, chodź. Dobra, tu cyk. Gdzie idziemy dalej? Idziemy zobaczyć kombajn. Tylko czekaj, tu trzeba Kombajn. iść. Idziemy. Dobra, chodźcie. Przemknę Pomału, bramę tylko. sąsiad się śpieszy, bo roboty ma pełno. Ja też w sumie, ale trochę mniej. Wiadomo, mniejszy areał. Jeszcze u mnie nowy nabytek, więc poczekajcie. Kurde. Wam pokażę potem O, go. O. tu kombajn, klas Mega 208. No, już go Taki widzieliście, on fajny zielony. u mnie Miki nim kosił właśnie. A, w tym sezonie już 10 hektarów wykosił. Dobra, chodź. Dobra, takie mogę drzwi zamknąć za dupą, ale dobra, sąsiad zamknie. Dobra, idziemy teraz. Tu O, tu kibel, srodze tutaj jest. idziemy, widły wam pokażę. Taki Opa. niski garaż akurat na ładowarkę I o, jest. tu chlip był. Tutaj są widły takie, o, drogie No. były. O, tu srocz. O, tu. O, srocze tam, srocze nie pokazują. Tutaj są No. tegoroczne trochę zbiory, tutaj rzepok, pszenica, tutaj ponad 130 ton. O, i tu ma nitka. No, Taka tak. fajna, taka ten. Taka słodka. O, dokładnie, dobra, tutaj to zostawimy. No, niech się wieczy. Tak, bo będzie tutaj wjeżdżane z łubinem. No, mój Miki dzisiaj jedzie I łubin idziemy kosić. najdroższy sprzęt pokazać. Najdroższy? Nie wiem właśnie, czy najdroższy. Ropa Killer 2, dopyrek. No, pyrek. Do Tak. ziemniaków. Dwurzędowy, ponad 10 ton pojemność zbiornika. Tak na oko ino. Tak, na oko, Czekaj, ale zamknę. Ale te wrota są tak wielkie. pisało w katalogu. Czekaj, tu se otworzę sam już nawet. No, otwórz, otwórz. Dobra, nie ma co za bardzo tym, bo przeciąg będzie. Kurczę. O, tutaj jest sadzarka. Grimma O. No, GL420, ty, tom. czterorzędowa, tutaj Właśnie. Horsch Pronto, nie, co nie Sąsiad. jest, Terraro 4FX. Cicho, cicho sąsiad, cicho, cicho. Tą sadzarką mi sąsiad sadził pyrki i raczej teraz Tak. też będzie sadził. No. Tak. Możesz dalej. O, tutaj jest przyczepa Krugelka, Krugel Alkoniner 31 ton, bardzo fajna, już dzisiaj w Fanzumwangerwon! tym sezonie nawiozła dość dużo. Farzugaben! Tak pisze Tak. nawet. Dobra. Dobra, tu zamkniemy, bo tam nic niepotrzebne. O, i Masajny. tutaj główny koń pociągowy Massey Ferguson 7724 Dyna 6 z obciążnikiem i przyczepą Metal Techu Techu. 27 ton. No. No, taka skorupówka fajna. No i tu header jeszcze do klasa. O, i header tutaj taki, tak No. skitrany, takie Dobra. akurat miejsce tu było wyłożone kostką do headerów. No to widzimy się, jak będę w 60. O, patrzcie, już jestem w 60. Nowy nabytek. Ursus C360, taki czerwony i no. Za 20 chyba parę. Za 20 chyba 2000. No, jakoś tak mówiłeś. No, z osprzętem. Obciążniki na kołach, drzwi też są, spokojnie są, tylko zdjąłem, bo gorąco. No i kosimy łąkę dzisiaj. A ja jadę mucić. Hi. Odpalamy maszynę i lecimy z trawą, żeby łowce i barany miały co żyć, znaczy jeść. No, trochę dużawa ta łąka, wam powiem, coś czuję, że tu dużo balotów z niej wyjdzie. Bo Oj, niby, wyjdzie. bo wydawało się, że ona taka mała, nie, ale może zaoram część, albo po prostu zaorze, chyba się mówi. No, bo już ten. Jedno tamto pole, co na odcinku gruberowałem, ostatnio mam zgruberowane. Jedno tu koło domu mam już zaorane, zgruberowane i zaorane. A jedno mam jeszcze, no, ścierniczko zostało, ale
stwierdziłem sobie, żeby tak sąsiad nie był tyle, to se pierdzielne się na kosy. Dobra, zrobimy jeszcze aby zdjęcie 60. Taka ładna, taka skromna. Czekajcie. Dobra. Wyłączymy te wszystkie wałek i hydraulikę. I dobra, składamy ją. Pyk. Dobra, hyc. I lecimy sobie na HT. Mod ręki bardzo fajny. Czy fajny. Niektórzy go wyzywają, że to ten za bardzo z 13 czy coś tam, ale dla mnie fajny ten mod ręki. Nigdy sobie nie włączą. Bo fajnie to wygląda. Tu siadowe biny. No a tu łowce i barany moje. 30 już czeka. Z grabiarką, przyczesarką. Jeszcze wam pokażę nowe siedzenie w 30 i nową kierownicę i tłumik. O, MTZ też już właśnie czeka z tym, z prasą. I ogólnie tu widzicie obornik od owiec wyrzuciłem. Trochę było. O kurde, tam zaryczo. Trochę tego obornika było. Wywaliłem tutaj, wywozłem taczką, trochę turem podgarnąłem, bo jeszcze wtedy tura nie miałem. No i tak to wygląda, a ja sobie tu odparkuję może 60 koło MTZ-a. Dobra. Wysiadamy, idziemy do 30. A ty sąsiad, co tam już pojechałeś haratatatatać? A właśnie, jeszcze wam tłumik pokażę. O, taki tłumik, ładny, okrągły. Elegancki i no, kierownica taka ładna. Ze znaczkiem Lexusa. I tu siedzenie takie, niby wygodne. Ale wziąłem, bo tamto stare już takie było trochę przerywane na dole, żeby było trzeba to spawać i w ogóle. No. Ale w realu i tak mi się bardziej podoba tamto oryginalne siedzenie. A kierownica taka mi się bardziej podoba, bo sam mam taką w 30 w realu. Dobra. Staniemy sobie. Odepniemy i M. Klikniemy. Potem tutaj rozłożymy koła, opuścimy z gra. Ej, czekajcie, bo ja chyba tryb zgrabiania dałem, a nie przecząsania. Moment. No, tryb przecząsania. Co ja tu odwalam? Nie mam pytań. Dobra, cofniemy. Cofnijmy, podepnijmy. Czy nie podepnijmy? O, podpięliśmy. Widzicie, tak na wstecznym to się chyba nią nie jeździ. No, ogólnie jak przecząsam, to chyba można z nią na miarę szybko jechać, więc... Gida, ogień, natłoki. O kurde, ale nie aż tak. 30 tutaj popierdzieliło. Dobra, może tak piątką sobie będziemy jechać na spokojnie. Znaczy na spokojnie. Nie spokojnie, ale spokojnie, tak powiem. No, łąka duża, na trzy razy ją rozcinałem sobie tak jakby. Bo tamten ostatni odcinek, co... ostatni odcinek, co... No ten, co dzisiaj chciałem na odcinku, ten kawałek, to jest największy kawałek, że tak powiem, ze ostatniej łąki. No. Ale widzicie, przecząsarki nie potrzeba jakiejś tej nowej, ta daje w miarę rady, jak się dobrze depnie, to dobrze. Tak, tak, jak się dobrze depnie, to zęby się urywa. No, ale przy przecząsaniu nie. O no. Nie! Chyba nie, tam nie wiem, ja tam mało kiedy mi się urywają. No. A, bo tam pewno przyspawa jakieś gwoździe i tyle. No a jak? Jakoś trzeba sobie radzić w życiu. No, ogólnie łapeczkę w górę może się stawić, ale też dziękuję za ostatnie te 150 łapek. I za każdego suba i komentarz. Jakiś komentarz też możecie napisać. No, Miki, ogólnie to piątką to tak chyba w miarę się jedzie, nie? Łe, za szybko. Piątką. Co? Kurką, za szybko piątką. Nie no, tak piątką to tak moim zdaniem akurat. Tak, to jest najwyższy bieg przecież. Nie no, szóstka najwyższy. 60? Nie no, 30. A. Gienek tutaj już myślał, że 60 ten. Przecząsam, nie. 30 musi mieć co robić jeszcze. O Jezu, a ze skarpy spadłem. No, teraz delikatnie tu po skarpie trzeba pojechać, żeby ciunika nie obalić. Przewrócić, obalić jeden ciul, można powiedzieć. No to se przetrząśniemy. Ale no, tutaj górzysta ta łąka taka trochę. Może kiedyś jak ktoś będzie ziemię potrzebował albo coś, to się koparką wybierze i tutaj się wyrówna tą łąkę. Już
się, Boże, co ja mówię, jak ktoś będzie ziemię dawał, a nie chciał Boże, ten wziąć. tam. No pomyliło mi się, bo się nie wyspałem zbytnio się. No, ten odcinek raczej dostaniecie we wtorek albo w poniedziałek. Zobaczymy jeszcze. Bo dzisiaj niedzielę, mamy niedziela. No, jutro poniedziałek, więc tam możecie napisać, jak wam w szkole minął dzień. No. Ja to pewnie dopiero wam to wrzucę, jak wrócę ze szkoły. Czy jakoś koło czwartej powinniście dostać ten film. Ale zobaczę, bo może jeszcze film z kiszonki wam wrzucę, to wszystko zależy, kiedy miniaturkę dostanę. Dokładnie tak. No. Tam już właśnie kierowca Fenda się mnie tu ten prosi, znaczy prosi, no to już nie ode mnie zależy. Teraz to już wszystko w rękach osoby trzeciej. Osoby trzeciej, o Boże. No i ten. No jak on mi podeśle miniaturkę, ten chłopak to ten. To będzie git. No teraz nawijamy tutaj, o kurde, widzieliście takie takich driftów, to nawet w Tokio Drift nie ma. To Tokio Drift, a ten, no, ja się nie znam się. Ja, ale tak pokosy takie małe się wydawała, tak szansarką to ten, to idzie. Ogólnie u nas chyba już trzeci albo czwarty pokos to Miki, nie wiem, który to może być. Chyba trzeci, bo gdzie czwarty? Wiesz, drugi był na początku w czerwcu, pod koniec czerwca. No tak, a kiedy ta trawa ci urośnie? No nie wiem. Jak jest tak sucho? No nie wiem. O Jezu, tu skarpa jest. Łeee, obalona 30 by była. Więc tu idę stój. Sprawdzić, co ty tutaj grzebiesz. O, jak tu poobieszczał. Jo. Gazu. I bokiem teraz. Ło! O! Matko bosko. O, jaki tam robi. No prawie bym ją obalił, to się dziwisz? Moje tylko boska, za późno żebym skręcił, bo to wiecie, jak taka prędkość, to trzeba, wiecie, trochę z wyprzedzeniem skręcać już. Co innego, jakbym czwórką zgradał. Właśnie zgradał przecząsą, co ja mówię. Grabiać to raczej będę już czwórką. Jeszcze tutaj tego omijaka poprawię, co przed chwilą zrobiłem, bo po prostu zdjęcie sobie robiłem i się ten. I no. Za bardzo się skupiłem, żeby ładny kadr złapać. No, ale potem sobie jeszcze poza odcinkiem może jakieś zdjęcie pyknę. Ogólnie takie długie odcinki teraz robić, no taka małe maszynki na razie, to taki długi odcinek z jednej pracy to tak średnio w sumie robić, ale jak chcecie dłuższe odcinki, no to po prostu dostaniecie długi odcinek i tyle, nie? Tak, tak. No. Dużo ludzi właśnie, pytam się dużo ludzi. Zawsze, zazwyczaj pod filmem jest komentarz, kiedy warmińską Mazurskie i... Nie wiem, muszę się Mikiego spytać, czy będzie chciał tam jeszcze wrócić kiedyś, ale zobaczymy. No, może było. No, zobaczymy. Więc jak Miki chce, to raczej tam nagramy coś jeszcze. Bo zależy, czy to po prostu wszystkie wróci ten, tak powiem, ta chęć do grania tam znowu, bo tam już mamy chyba coś koło 100 godzin na tym save'ie, więc... No, wiecie jak to jest. Znaczy, wiecie bądź nie wiecie. Nie wiem, czy tam ktoś z was ma 100 godzin na jakimkolwiek save'ie, no bo... No bo tak to ten. No kto gra długo w farminga i ma po prostu dużo godzin na jakimś save, to wie, że to się po czasie po prostu nudzi. No ale zobaczymy po takim przestoju, można powiedzieć, miesięcznym lekko. Właśnie z warmińsko-mazurskiego może powróci się. Zobaczymy. Jak sypniecie dużo łapek, to to można wracać. No bo skończyliśmy, nie skończyliśmy tą serię, przerwaliśmy, o tak można powiedzieć. Dlatego, że po prostu no, nie było ani wyświetleń, ani łapek pod tą serią, no to tak średnio, nie, no, na razie tam parę osób pisze co jakiś czas tam, kiedy to warmińsko-mazurskie, więc się zacząłem zastanawiać nad powrotem tam. Więc nagramy jeden odcinek na spróbę, jak będzie tam 100 łapek, to można nagrywać dalej. Bo tutaj właśnie na stopkowie to 150 łapek aż byliście, ja sam w szoku byłem. A Miki to już nie będę mówił, jaką miał reakcję. I... No, ogólnie Miki, nie patrzałeś, o której zaczęliśmy nagrywać? Nie. Nie. No to nie. Tam... Nie no, może z 15 minut już jest, co? No może będzie. Zaraz zobaczę, tylko skończę tutaj przecząsać. Dwa przejaździki mi zostały tak około.
Dobra. Elegancką chmurę dymu puściłem. Czy jest coś kopci mocno? Nie wiem, czy oleju za dużo bierze, czy jak. Jakie kurde, bo szóstkę wrzuciłem przez przypadek. O! Kurde, tak mówię, co on tak ciężko ma startować, co takie turbo dostała. Patrzę, szóstka jest. Matko bosko, zęby połamane, znaczy gwoździe. No, czekajcie, no ja może sobie na alt-taba pójdę. Trochę lagi będziecie mieli na odcinku. No, Miki 15 minut, no jak mówiłeś, to było 14. No, ale to siano i tak musi przesnąć, a na odcinku nie mam zbytnio co dalej robić, więc 15 minut chyba was powinno zadowolić. Ojej. No, no bo trochę się działo na odcinku, no trochę było właśnie zgrabiania, trochę przecząsania, ale właśnie odepnę sobie zgrabiarkę i zgrabiarko, przecząsarkę, gwiazdówkę, o, tryb transportowy. Gdzie jest dyszel? Tam jest dyszel. Ty czekaj, bo ja teraz nie wiem. Dobra, jest tryb transportowy. No i do domu se pojadę i zostawię i nie wiem. No raczej sobie to poza odcinkiem, że tak powiem, zrobię już. No. Poza odcinkiem sobie to ogarnę wszystko. Ja też sobie ogarnę to pole poza odcinkiem. No, tam masz to robić, tam ten duży kawałek. Miki ogólnie same duże kawałki ma, te małe posprzedawał i w miejsce tych dużych, małych nakupił dużych i teraz znowu będzie kupował pewno dużych dużo. Nie, jeszcze jeden duży może sobie kupię. No. Dobra, no to dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że wam film się spodobał. Łapkę w górę możecie zostawić, bo Miki prosi. Tak, ja Subika. Proszę. Jakiś komentarz i trzymajcie się do kolejnych. Na razie, cześć. Cześć.